Siema, od pamiętnego update'a z 3 kwietnia minęło już trochę czasu. Pamiętny dlatego, bo w nim to właśnie została zaimplementowana zmiana, w wyniku której to nowe przedmioty w ekwipunkach graczy nie są widoczne przez 10 dni. O tym wypowiadałem się wiele razy i na pewno o tym słyszałeś. I co warto powiedzieć, to to, że uwaliło to totalnie możliwość działania marketą peer-to-peer, czyli w dużym skrócie tym P2P, może takie skut bardziej kojarzysz. Tak czy siak, jak to działa? W dużym skrócie jest to market, który po prostu działa z tego, że jest transakcja między jednym a między drugim graczem. Nie przechodzi to przez jakiegoś pośrednika, bo etc. I wiele ludzi spekulowało, że tak na tą sprawę po tym update'cie będzie to już niemożliwe, no bo najzwyczajniej w świecie, kiedy nie widać, co jest, jakie nowe przedmioty są w ekwipunku tego drugiego gracza, nie da się zweryfikować, czy on otrzymał ten przedmiot, czy to doszło, czy nie doszło, czy co się w ogóle stało. W związku z powyższym wiele ludzi spekulowało koniec marketów peer-to-peer i to było dosyć nie tyle pewne, co dużo ludzi tak uważało, że tak po prostu będzie. I z dniem dzisiejszym mamy dosyć ciekawą wiadomość, a mianowicie powraca FloatDB. Myślę, że ten market możecie kojarzyć, tą witrynę możecie kojarzyć bardziej z database'a, czyli oczywiście ze strony, gdzie możecie sobie sprawdzić każdego patcha skina i to dokładnego, gdzie był, w jakim ekwipunku i tak dalej, sprawdzić jego dokładną historię i tak dalej, ale co warto powiedzieć, to mają również oni market. Nie jest to płatna reklama tego serwisu, broń Boże, aczkolwiek trzeba przyznać, że jak chodzi o renomę tego i to właśnie stronę, jest ona dosyć niezła, bo chyba nigdy nie było z nią żadnej afery i nigdy nie słyszałem, by cokolwiek dziwnego odwalili, też próbowali odwalić, więc warto o tym powiedzieć. Warto powiedzieć, że dzisiaj ten market wrócił. Dzisiaj czy wczoraj właściwie. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Owla, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Ten market wrócił i to wrócił dość ciekawie, bo możemy zobaczyć, że pochwalili się oni swoimi dokonaniami, które tutaj przez 2 tygodnie ostatnio poczynili. A mianowicie, to, że tam zwiększyli liczbę supportu, sobie pominiemy. To, że tak na dole sprawę jest strasznie niebezpiecznie, to sobie pominiemy, bo to wszyscy wiemy. Ale zrobili coś ciekawego, bo teraz się pobiera jakieś tam wtyczkę do Chroma i w przyszłości też do Firefoxa, ale myślę, że większość korzysta z Chroma, więc chill. Pobiera się jakąś tam wtyczkę do Chroma, która w dużym skrócie pomaga sczytać po prostu, czy ten tej doszedł, nie doszedł, tak dalej, i tak dalej. I to jeszcze by nie było nic niesamowitego, takie wtyczki już były od dawna w naszym świecie CS-owym, ale coś, co jest bardzo ciekawe, to dzięki właśnie tej to wtyczce nie wysyłane są żadne inne tak na dobrą sprawę informacje. Tak jak chociażby wiecie, teraz na buffie logujecie się w taki jakby w dużym skróceniu przez swój token, w wyniku czego no poniekąd jest jakaś szansa, że ktoś was może dużo łatwiej skakować, bo wtedy tak jakby dosłownie logujecie się swoim streamem, to także dosłownie jeśli logujecie po prostu, że na upartego jakby logujecie się na serwerze buffa w ten sposób, że tam może tak się wszystko sczytać. Float chwali się tym, że nigdy nie był czegoś takiego, że nigdy nawet API'a nie sczytywali, ani niczego takiego, mówię nawet, no bo teraz w obecnej sytuacji to jest dosyć często spotykane, że API to jest praktycznie taki luzik przy tym wszystkim i mają właśnie tą wtyczkę, która po prostu nie trzeba tak robić, więc to duży plus dla nich. Co więcej należy pochwalić, to to, że właśnie ta ich wtyczka jest open source'owa przez, tutaj prawda, piszą, że 8 lat, nie wiem czy na pewno przez 8 lat, ale okej, dajmy, że przez 8 lat, tak czy siak na GitHubie można sobie zobaczyć. W dużym skrócie chodzi o to, że każdy może sobie zobaczyć dokładny kod tej wtyczki i liczę, że jakaś bardziej światła ode mnie osoba w tym to właśnie temacie wyrzuci okiem na ten kod i zobaczy, tak na dobrą sprawę tam nie ma niczego dziwnego, a skoro tak na dobrą sprawę to już opublikują, no to dziwne, żeby w tym było coś jakiegoś dziwnego, niemoralnego, złego i tak dalej. Skoro to publikują, gdyby się jakiegoś znajdował, to by nie publikowali, a skoro publikują, no to gdzieś tam już możemy powiedzieć, że jedną nogą są w takiej sytuacji, że faktycznie nic tam dziwnego nie ma, więc raczej na Floacie nie zostaniecie oskamowani. Oczywiście, jeżeli będziecie wszystko robili dobrze i nie klikniecie w jakieś phishingowe strony i tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie mówią, że im bardzo zależy na renomie, że tak na dobrą sprawę bardzo im zależy na to, żeby w ogóle nie móc sobie nic zarzucić. I właśnie między innymi dlatego nie chcą stosować właśnie API-ów, czy właśnie takiego logowania przez token, jak chociażby to jest na buffie. W wyniku czego, się tutaj nie piszą wprost o buffie, ja to po prostu dodaję w ramach tej narracji oczywiście, ale tutaj bezpośrednio o buffie nie piszą. Tak czy siak warto sobie powiedzieć, że właśnie bardzo mi się podoba ich podejście z tej perspektywy, że mogli w pewien sposób pójść na łatwiznę i ten market otworzyć być może już 3 dni później, czy coś takiego. Na pewno by się to przyczyniło na pewne, nawet nie tyle co korzyści, tylko po prostu na mniejsze zniwelowanie strat. Ale z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, oni poszli trochę inaczej, 2 tygodnie poczekali, wiadomo, straty z tego powodu na pewno jakieś są, ale zadbali o to, żeby było bezpieczeństwo, o to, żeby to dobrze się działo i tak dalej. Z tego co słyszałem, uwaga, nie dam ręki, nie dam palca, ale podobny system podobno działa na BitSkinsie. Tak jak mówię, ani jeden, ani drugi market nie jest tutaj płatną reklamą, po prostu najzwyczajniej w świecie lubię wam polecić coś, co jest w miarę sprawdzone i coś, co działa, więc warto sobie o tym po prostu
prostu powiedzieć. No i teraz się cieszę i myślę, że wszystko w przyszłości już będzie w porządku i nie będzie takich perturbacji oraz dziwnych innych sytuacji. Więc zaraz jest to bardzo dobra informacja, bo jakby na to nie patrzeć, markety peer-to-peer, czy cały trading peer-to-peer, tak trochę wraca do łask, oczywiście za pośrednictwem tych stron, ale jednak te wymiany dzięki temu jakoś tam można w miarę coś takiego dokonać, w miarę takiego tego sobie dokonać. Bo wiadomo, więc jakby to wszystko miało przychodzić przez bota, no to ty wysyłasz skina, 7 dni u bota, następnie bot to wysyła, no tak trochę średnio, a tak to dzięki temu od razu wysyłasz ziomkowi, który chce to kupić. Ten ziomek się cieszy, bo ma od razu swojego skina, u niego to będzie czekało 7 dni, ale się z tą kosą pobiega na miarzu, dadaście czy innym cashu i wszyscy są zadowoleni, więc nic, tylko i wyłącznie się cieszyć. Także to sytuacja pokazuje nam, że tak na dobrą sprawę wiele już było takich to właśnie momentów, kiedy to ludzie sobie mówili: o kurde, koniec marketu, o kurde, panie, teraz to już w ogóle dramat będzie, nic nie będzie, wszystko spadnie do zera, a jednak jak możemy zobaczyć, 2 tygodnie. Zajęło dosyć dużej stronie, żeby w jakiś sposób to totalnie obejść i robić to w jeszcze bezpieczniejszy sposób. Więc koniec końców w ich przypadku to wyszło na dobre. Nie mówię, że cały ten update wyszedł na dobre, absolutnie niczego takiego nie powiedziałem, ale w ich przypadku mamy taką sytuację trochę win-win, bo oni mają większe bezpieczeństwo, właściwie mają poczucie większego bezpieczeństwa wśród graczy, a mamy faktycznie większe bezpieczeństwo, więc trzeba się cieszyć.